Biblioteka Akademicka Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki zmieniła siedzibę i została przeniesiona do nowego budynku głównego uczelni. Dla studentów będzie dostępna od października w zupełnie nowej odsłonie. Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze w nowym budynku DWSPiT. Do tej pory była zlokalizowana w miejsko-gminnej bibliotece publicznej, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie polkowickiej uczelni. To zdecydowanie ostatni element całej układanki. W nowym obiekcie, w nowy sposób podchodzimy do naszych powinności wobec studentów, wobec pracowników, udostępniając im nowoczesne miejsce na bibliotekę. Biblioteka to książki, ale także dostęp do internetu, bo jakżeby inaczej w tych czasach? Tak, całe to miejsce, w którym znajdujemy się, nazwaliśmy uczelnialnym centrum informacyjnym nie bez kozery. Oprócz tej części typowo bibliotecznej z czytelnią uruchomiliśmy dla studentów również salę z dostępem do internetu, z nowoczesnym łączem internetowym, szybkim i komputerami. W nowej bibliotece przewidziano 42 stanowiska pracy, w tym większość z możliwością podłączenia własnego sprzętu komputerowego. Są też 4 stanowiska komputerowe do bezpośredniego użytku czytelników. Do dyspozycji biblioteki jest też dodatkowo pracownia komputerowa z 16 stanowiskami. Będą tam również prowadzone zajęcia ze studentami, a w czasie wolnym od zajęć będzie można skorzystać z internetu. Do końca września potrwają prace przy organizacji zbiorów tak, aby z początkiem roku akademickiego 2015-2016 można było z nich skorzystać. Wsparcie zapewnia miejsko-gminna biblioteka publiczna w Polkowicach. Bez pomocy biblioteki miejskiej nie bylibyśmy w stanie się przeprowadzić. Cały czas korzystamy z uprzejmości pani dyrektor. Ta współpraca cały czas jest realizowana, tylko że w nowym obiekcie, przy wsparciu, na nowych zasadach. Biblioteka to zbiory, młoda uczelnia to stosunkowo niewielkie zbiory, ale za to najnowsze i najbardziej aktualne pozycje, ważne przy tak szybko zmieniającym się świecie i stanie badań. Specyfiką naszej uczelni jest to, że jesteśmy stosunkowo młodą placówką w porównaniu do szacownych uniwersytetów o wielusetletniej tradycji, stąd też nasz księgozbiór jest nowoczesny i młody. Ma to swoje plusy, ponieważ wydajemy znaczne środki na to, aby uzupełniać cały czas nasz księgozbiór w nowe nabyty. To studenci z innych uczelni, gdzie uboższe są zapasy biblioteczne, przyjeżdżają do nas korzystać z naszych zbiorów. Biblioteka ma w swoich zbiorach blisko 12 tysięcy książek i około 7 tysięcy egzemplarzy czasopism. Prenumeruje 21 tytułów czasopism. Warto zaznaczyć, co również ważne dla studentów, że we wrześniu działalność na terenie nowego obiektu DWSPiT rozpoczął lokal gastronomiczny Restauracja Uniwersytecka.